musiał tylko obciągnąć 10 razy, żeby go mieć, to bym obciągnął od razu. A jaki to jest samochód? Ferrari Stradale SF90. No to kurwa, to kto by nie obciągnął za Ferrari, to coś powiedział. Stary, tak szczerze, ja bym za jakąś BMW-kę, kurwa, nawet nie Empowera obciągnął 3 razy. Znaczy powiem ci tak, nie? To jest kotel 3-gwiazdkowy. Zaoferowałbym anal, ale ja mam wrażenie, że mam takie genetyczne zaciśnięcie zwieracza w momencie sytuacji stresowej. Wiesz co, a mi się na przykład wydaje, ja bym się bał, żeby mi potem krwawił ten anus. Znaczy, ja jestem w 100% pewien, że to by się, kurwa, zacisnęło jak wrota do raju. Nie dałoby się. A nie jest generalnie tak, że właśnie anus może krwawić przy pierwszej potyczce? Ja bym się bał, że klient mi coś zepsuje po prostu. O, tu jest wierzba płacząca. Ogólnie wierzba płacząca to chyba rzadki widok. Ja w Polsce nie widuję. Ale taką wierzbę fajną mamy. Kiedyś z tym chłopem nagrałem odcinek. A to dawno było, z 5 lat temu. W Częstochowie i chyba się numerami... Tu Odra płynie. Wymieniliśmy. I chłop do mnie. A regularnie, kurwa, co 3 miesiące dzwonił, czy nagrał z nim film. I mówiłem, że nie. Bo mi się nie chce. No, i w końcu go musiałem zablokować. No więc jak myśleliście, kurwy jebane, że jakieś, ja na jakieś wsi mieszkam totalnej, zabitej dechami, to patrzcie, kurwa. Tutaj jest centrum miasta. I tutaj gdzieś można byłoby Witkaca pierdolnąć. O, tutaj jakby te kible publiczne...